Siemanko, z tej strony Szwarcu. Dzisiaj pouczymy się, jak zrobić falę. Okej? Czyli krok po kroku zrobimy sobie takie ćwiczonka, żebyśmy ładnie tutaj zrobili falusie. Dlatego teraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, jaki filmik chcielibyście jeszcze zobaczyć na tym kanale. Więc zaczynajmy. Na samym początku zrobimy falę na liczenie, więc jeżeli będziesz miał problem z czymś, zawsze możesz wrócić albo zatrzymać film. I teraz będziemy na liczenie robić każdy poszczególny ruch rękami, żeby zrobić piękną falę. Więc zaczynamy. Najpierw idą dłonie. Palce są złączone, potem idzie łokieć, potem idzie bark, potem energia przechodzi do drugiego barku, do łokcia, do dłoni i wychodzi. To nic innego, jakbyśmy sobie wyobrazili, że przez nasze ręce przechodzi energia. I teraz, jeżeli będziecie mieli problem z tym ruchem, zawsze możecie wrócić albo zatrzymać film. Ja tutaj pokażę, jak mniej więcej zrobić każdy z ruchów. I teraz, jeżeli zrobicie to, to drugim elementem będzie fala dłonią, ok? I będziemy ją dzielić na trzy elementy. Więc jeżeli najpierw chcecie się nauczyć takiej normalnej fali, proponowałbym najpierw całymi rękami, potem przejść do dłoni, ok, tak jak tutaj pokazuję, czyli na trzy. Zaraz zrobimy takie ćwiczonko, żeby przy ścianie, żebyście bardziej zrozumieli, o co mi chodzi. Więc teraz tak, mamy ścianę i teraz tak jakbyśmy przytykali palce do ściany i pchamy te ręce aż do samej dłoni. I jak zauważycie, że każdy poszczególny element, który jest zdatny do zgięcia, zgina się. I na tym polega fala, ok? Teraz przechodzimy do drugiego etapu, czyli do łokcia. Niektórzy mają problem ze zgięciem łokcia, dlatego teraz pokazuję, jak przy ścianie można rotować tutaj przedramię i rękę, żeby łokieć był skierowany ku górze. I teraz robimy wszystko naraz, więc tutaj mamy łokieć, bark, bark, ręka, dłoń i bam, ok? Więc powtarzajcie do skutku, tak jak tutaj na filmie robię, bam, 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 bam. I nie ma nic prostszego niż po prostu powtarzanie tak, aby cały czas robić tą falę po sobie. Jeżeli to już będzie dla Was łatwe, to próbujecie zrobić ruch płynnie. I to jest na takiej zasadzie, że jeżeli pierwszy ruch się kończy, to zaczyna się od razu drugi. Nie ma pauzy pomiędzy tymi ruchami, tylko to jest tak, jak, że kończy się ruch i momentalnie w tym samym momencie zaczyna się kolejny, czyli tak naprawdę to jest jeden płynny ruch wtedy. To już nie liczymy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, tylko robimy falę calutką, jakby jeden ruch. I powodzenia Wam życzę. To było na tyle. Jeżeli podobał Wam się film, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i możecie pisać na moim Instagramie, tutaj się pojawi nazwa, co chcielibyście zobaczyć w następnym filmiku. I do zobaczenia i powodzenia z falą.